teraz, no teraz jest łatwiej. Interesować się Łodzią, więc... Teraz jest łatwiej, bo można... Bo jest w Google wszystko wie. Wszystko nam podpowie. Więc można wiele rzeczy odnaleźć i tych historycznych fotografii samej Łodzi. No, pani prezydent, nie pogrzebiemy w archiwum za bardzo, tym najstarszym. Ale też się przydało trochę zdjęć. Powiem tak... Strzepaka na przykład. Ale jeszcze. Już jest takie zdjęcie. Na drzewie siedzi pani prezydent. No dobrze, no na drzewie, się, tak. Drzewie to też było świetne miejsce do spędzania czasu, to fakt. Czy są zdjęcia z Trzepakiem? Powiem tak, zaintrygowała mnie pani, nie pamiętam, mam dużą... To jakby pani prezydent znalazła, to proszę zdjęć. Zostawić. Jak okay. będzie część druga, to będzie retrospekcja do Trzepaka. Nie ma problemu. Czyli drugą część już nawet zdemonstrowaliśmy. Okay. Znaczy ja chciałam tylko przypomnieć, że nasze wczesne młodzieńcze lata to czas, kiedy ten aparat fotograficzny nie towarzyszył nam na co dzień, w każdej minucie życia, jak to jest w tej chwili. W związku z czym to było dobro doczesne, nie każdy miał ten aparat. Kiedy on już się pojawiał, to było bardzo strzeżone dobro i wypuszczane z dłoni, zazwyczaj przez starszych, przez rodziców. Ja pamiętam swój pierwszy aparat, chyba Zorka czy jakiś, ja już nie pamiętam zupełnie, to były jakieś tak bardzo odległe czasy, ale żeby iść z nim na podwórko, ryzykując, że spadnie z tego Trzepaka razem ze mną i się potłucze, to chyba to było dosyć ryzykowne. No tak, a wtedy też fotografie, jak już się robią, to one miały być takie raczej ładniejsze, a teraz właściwie robimy wszystko, bo wszystko może być zrobione. Ja jak pytam, czy były jakieś problemy i miałam tu na myśli problemy techniczne, to właśnie miałam nadzieję do nawiązania, że teraz nie tylko trzeba będzie nagrać, bo kiedyś to pomyślałam sobie, że musiałabyś to wszystko napisać. No nie, to byłoby... Teraz już nagrałaś, a jeszcze jest aplikacja, która to przepisze. Czytaj, przepisz. Tak, teraz już jest o tyle łatwiej. To znaczy, oczywiście, skoro pytasz o techniczną stronę, to właściwie dla mnie, rzeczywiście, no jak zawsze, przy każdym wywiadzie, który jako dziennikarz przeprowadzam prasowym i muszę go spisać, także i tutaj, to jedyną taką właśnie no, trudnością, taką robotą, no po prostu taką pracą, jest spisanie tego, co się słyszy, wklepanie w komputer. Jak mówię, już mam aplikację, która to robi, teraz już mogę tylko cyzelować i poprawiać. Czyli już jest nieźle, więc pani prezydent, możemy dalej. Czyli kolejne godziny, to już jesteście umówione, że tak bardziej systematycznie, żeby jeszcze łatwiej było wcisnąć, ale prawie. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, proszę was. To naciski ale, okay. są, więc czuję presję. Okay. Są światło. No, widzą panie, no trzeba po prostu pójść za ciosem. No ja się domyślam, że to jest trochę też jak z dzieckiem, że człowiek też się musi oswoić, Doroto, z... Jak już się pojawia ta książka wyczekana, no bo czekałaś najpierw na zgodę, potem były rozmowy, cyzelowanie tekstu, wybieranie zdjęć. Czy tak czułaś potem to zadowolenie, jak już się wreszcie wszystko zamknęło i się udało? No oczywiście, że tak. Zresztą to jest moje drugie doświadczenie, jeśli chodzi o książkę. Pierwszą książkę napisałam o Neapolu i za każdym razem to jest ten moment, kiedy mam świadomość, że trzymam w ręce coś, co gdzieś tam najpierw pojawiło się w mojej głowie jako myśl. No i tą myśl się fizycznie bierze do ręki, to jest satysfakcjonujące. Tak, to jest satysfakcjonujące. No nie przesadzajmy z tym, że to jest jak dziecko, no bo tu są moje dzieci i słyszą, więc żeby nie tak. Natomiast jest to na pewno ogromna satysfakcja. Jest to... wielka przyjemność, naprawdę wielka przyjemność, bo człowiek ma świadomość, że jednak coś konkretnego zrobił, że to, no bo na przykład jak się pisze artykuły, felietony, to jest coś ulotnego, to gdzieś tam nie, książka jest i naprawdę, a poza tym, no naprawdę, proszę mi wierzyć, że książka napisana, stworzona w takim towarzystwie jest naprawdę dodatkowo osobą.